Ostatni nasz przystanek w czasie festiwalu Birofilia 2013. Namiot, w którym dzieje się najwięcej, to namiot, w którym wystawiają się browary rzemieślnicze, browary restauracyjne, a centrum tego namiotu to browary domowe, które stają w szranki, których mistrzowie, piwowarzy stanęli do szranków w konkursie piwnym. Stoimy pod stanowiskiem, na którym spotykamy Dorotę Chrapek, mistrza piwowara, zdobywcę Grand Championa w roku 2010. Dorota wygrała festiwal Birofilia w 2010 piwem w stylu Belgian Pale Ale. I to jest uzupełnienie naszej historii. Jak wspominaliśmy wcześniej, mówiąc porter, myślimy Marcin Chmielarz, mówiąc stout, myślimy Tomek Kopera, myśląc koźlak, myślimy Janek Krysiak, myśląc piwa belgijskie, myślimy Dorota Chrapek, popularna Dori. Dori, powiedz, skąd zamiłowany do piw belgijskich? Pracowałam kiedyś w browarze, który się wywiódł z Belgii, czyli to była część browaru Palm, grupa Diepenstein bodajże. Browar się nazywał Belgia. Często Belgowie przywozili dobre belgijskie piwa, sami ważyliśmy zresztą Palma. No i stąd chyba się wzięło zamiłowanie, a że piwa są bardzo dobre, więc stąd lubię. Dorotko, spotykamy się w czasie festiwalu Birofilia. To jeden z najważniejszych momentów w piwnym roku dla ludzi, którzy piwem się fascynują, którzy piwem żyją. Powiedz, czym Birofilia są dla Ciebie, tak? Dla Ciebie, osoby, która mieszka niedaleko, czy to główny punkt roku, jak traktujesz również stanie z tamtej strony Lady, gdzie każdy człowiek, który stoi z tamtej strony, ma napisane na fartuchu mistrz piwowar? Dla mnie to jest chyba, jeśli chodzi o piwowarstwo, to jest najważniejszy moment w całym roku, na który się czeka, na który, nie wiem, waży się piwo przez cały rok, czeka się na spotkania z ludźmi, się wszyscy śmieją, że to chyba wszystkich znam, no faktycznie na festiwal Birofilia, wcześniej na giełdy birofilskie jeździłam już od paru dobrych lat, pewnie to będzie jakieś, może 7-8 lat. Także jestem tutaj co roku z małą przerwą, kiedy braliśmy ślub. Akurat w tym czasie, a tak to jestem. Także okazja świetna, żeby spotkać znajomych, porozmawiać o piwie, napić się piwa, podegustować. Po tej stronie Lady bardzo też lubię stać, bo lubię z ludźmi rozmawiać, częstować piwem. Często słyszeć uwagi, czasami miłe, czasami krytyczne, ale zawsze cenne, także... No właśnie, a powiedz, krążymy po festiwalu Birofilia, ludzi, którzy obserwują to, co się tutaj dzieje, informujemy, jakie są składniki i komponenty naszego festiwalu. Powiem szczerze, że amerykański chmiel to jest słowa odmieniane przez wszystkie przypadki. Belgii z amerykańskim chmielem, IPA, Imperial IPA, wszędzie jest IPA. Odnoszę wrażenie, że ty trzymasz się starej europejskiej szkoły. No, nie zamykamy się na piwa z amerykańskim chmielem, ale powiedz, czy nie warto zachęcić ludzi, żeby wrócili do starej, dobrej europejskiej szkoły, aby, że tak powiem, zrobić sobie dobrą podstawę do tego, aby później rozkoszować się amerykańskim chmielem? Ale oczywiście, że tak. Ja sama czasami używam amerykańskich chmieli, natomiast nie jest to u mnie jakiś tam duży odsetek piw, które ważę z amerykańskim chmielem. Nie, ważę ich bardzo mało. Natomiast często korzystam właśnie z chmieli typowych europejskich. Do lagerów polecam Saza, czyli Żatecki, no jednak to jest podstawa, prawda? Także każdemu polecam uważenie porządnego pilznera i to jest dopiero wyzwanie. Moim zdaniem nie są wyzwaniem piwa amerykańskie, bo tam wszystko można przykryć tym chmielem. Wyzwania są właśnie uważenie dobrego czeskiego pilznera z chmielem Saz na przykład. Często ważę właśnie z chmielami słoweńskimi, czyli z Styrian Goldings, czasami angielskie chmiele. Zdarza mi się również nowozelandzkie czy amerykańskie, ale jednak często wracam do podstaw. I tu wszystkim polecam właśnie zacząć od dobrych, sprawdzonych chmieli, niekoniecznie może polskich, często krytykowanych, może niekoniecznie polskich, ale na pewno europejskich. No właśnie, Dorotko, powiedz, wrzawa pod namiotem piwowarów domowych i browarów rzemieślniczych robi się coraz większa, zbliża się nieunikniony sposób moment ogłoszenia zwycięzcy.
no pewnie życzymy tobie zwycięstwa, tak? Bo ja powiem, że belgijskie Pale Ale, nie wiem w jakiej kondycji, ale nieotwarte czekało w mojej piwnicy na pamiątkę naszego pamiętnego ważenia piwa w głównej ważelni browarów Żywcu, kiedy piwowarzy domowi zdobyli tę ważelnię po raz pierwszy. Ale powiedz, jeżeli nie wygrasz ty, to jaki styl uważasz za najbardziej intrygujący na tegorocznych pirofiliach, jeżeli chodzi o piwowarów domowych i konkurs? Ja osobiście chciałabym bardzo, żeby wygrało oczywiście belgijskie piwo, czyli Belgian Blonde Ale. Może Robust Porter, nie wiem, ciężko powiedzieć, każdy z tych styli jest interesujący i tutaj ciężko mi naprawdę cokolwiek wybrać, bo... No właśnie, Robust Porter to jest taki kandydat, który pojawia się w wielu stanowiskach, przed którymi stajemy, z którymi rozmawiamy. Czy to będzie kontra właśnie wobec piw z amerykańskim chmielem? Drugim kandydatem obok tego Porteru jest właśnie imperialne IPA, ale to piwo generujące o wiele większe wymaganie, jeżeli chodzi o surowce. A powiedz, jakie plany browaru twojego domowego, prowadzonego również z Januszem, no i powiedz, jak tam wasze piwne imperium, w którym może zaopatrzyć się każdy piwowar domowy? Imperium ma się całkiem dobrze, czyli rozwija się, właśnie rozpoczynamy budowę nowego magazynu, także nie narzekamy, piwowarów domowych cały czas przybywa, także mamy klientów, to jest chyba najważniejsze, staramy się rozszerzać ofertę. A jeśli chodzi o nasz domowy browarek, nie wiem, nie mamy jakichś tam szczególnych planów. Surowce mamy pod dostatkiem, w związku z czym co nam się zamarzy, jednego dnia, następnego dnia realizujemy, więc nie mamy jakichś długoterminowych planów, ponieważ surowce mamy na miejscu, więc to jest żaden problem. Dobrze, Dorotko, dziękuję ci za rozmowę. Życzymy powodzenia. Mamy nadzieję, że może Blonde Ale zwycięży w tym roku i będzie po raz pierwszy podwójna korona nieopodal Żywca. Dziękujemy i chyba nie pozostaje nam nic innego niż tych wszystkich, którzy nie mieli okazji przyjechać do Żywca, zaprosić na przyszłoroczny festiwal Birofilia w Żywcu. Bardzo zapraszam wszystkich, warto tutaj być, warto to wszystko zobaczyć, popróbować piw, także zapraszam. I my zapraszamy, miejmy nadzieję, że również w przyszłym roku Dorotę Chrapek, popularną Dori, spotkamy z tamtej strony baru w niezastąpionym fartuchu Misz Piwowar. Dorotko, dziękuję serdecznie. Thank you.